Bardzo proszę, panie pośle. Słucham? Tak, na odmianę. No właśnie, coś dziwne, gdzie poseł Sachajko? A, w koleżeńskim geście przekazał. Dobrze, bardzo proszę. Szanowni państwo, panie marszałku, otóż ja w sprawie pogłosu. Chciałem państwu powiedzieć tylko tyle, że oczywiście takie sytuacje mogą się zdarzać, ale ja bym pragnął apelować do wszystkich posłów i senatorów w związku z wypowiedzią jednego z senatorów Polski 2050 w mediach publicznych, oskarżających Sejm o to, że w wielu przypadkach zdarza się, że chodzimy pod wpływem alkoholu na terenie Sejmu. Otóż stanowczy sprzeciw składam. Jestem tutaj między wami tyle lat i bardzo was proszę, w narracji politycznej, bardzo proszę, żebyście nie deprecjonowali Sejmu ani Senatu. To są poważne izby i my musimy się sami poważnie traktować. Nieprawdą jest, że chodzimy tu pod wpływem alkoholu i nieprawdą jest, że lekceważymy swoje obowiązki. Apeluję gorąco do państwa sumień politycznych, apeluję do odpowiedzialności za parlament i trzecią władzę, władzę ustawodawczą. A w cieniu tego wszystkiego Unia Europejska powiedziała, że rząd zgodził się na prymat prawa unijnego nad polskim, co jest skandalem. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie znam tej wypowiedzi.